Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj pokażemy, jak nawinąć żyłkę na głowicę Stihla AutoCut C 5-2. Tutaj wchodzi na tą szpulę około 4 metrów. Odcinamy sobie żyłkę 2 mm, 2 metry z jednej strony, 2 metry z drugiej strony. Tak będzie wchodziło tutaj. A więc tak, tutaj mamy już wcześniej przygotowaną żyłkę 2 mm. Musimy sobie tutaj tą tuleją zgrać te dwa trójkąty oraz te dwa trójkąty. Jedną końcówkę żyłki wkładamy tutaj ten otwór, czujemy lekki opór i tak zostawiamy. Następnie drugą końcówkę żyłki, drugi otwór. Wkładamy z lekkim oporem i skręcamy tuleją w stronę strzałki, czyli w lewą stronę. Żyłka nam będzie się już nawijała tutaj na szpilę. Jak widać, ładnie się nam nakręca. Ta głowica występuje w tych mniejszych podkoszarkach. O, tak teraz. Oczywiście, jak nawiniemy sobie tutaj, to jeszcze warto skorygować, żeby nie była za długa ta żyłka, żeby nie uderzała tutaj o osłonę. I to wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do moich dalszych filmów. Hej!